Czym jest punkt Rosy? Punkt Rosy jest to temperatura, w której dochodzi do przesycenia pary wodnej w powietrzu, tej wody, która znajduje się w powietrzu. Pamiętajmy, że w powietrzu, które nas otacza, znajduje się sporo pary wodnej, sporo wody, właśnie cząsteczek wody. I punkt Rosy to jest temperatura, w której dochodzi do przesycenia i poniżej tej temperatury ta para wodna, te cząsteczki pary wodnej zaczynają osadzać się na różnych powierzchniach. W ten sposób na przykład powstaje rosa. Im wyższa temperatura, tym tych cząsteczek może być w tym powietrzu więcej. Ale gdy temperatura zaczyna spadać, ta para wodna ulega przesyceniu. Dochodzi do momentu, dochodzi do takiej granicy, do takiej temperatury, poniżej której ta para wodna, te cząsteczki wody, no już nie są w stanie w tym powietrzu się znajdować i zaczyna dochodzić do skraplania się tej pary wodnej. Poniżej pewnej temperatury, czyli poniżej tego punktu Rosy, zaczyna się skraplanie i może powstać na przykład rosa. Pamiętajmy, że wówczas te kropelki mogą osadzać się na przedmiotach, na trawie i jest to coś, o czym chyba wszyscy wiemy. Jest to zjawisko dosyć powszechnie znane. Więc punkt Rosy, czy też temperatura punktu Rosy, to temperatura poniżej której, temperatura, w której powietrze staje się przesycone i się skrapla. To znaczy ta para wodna zaczyna się skraplać albo też resublimować. I tutaj warto pamiętać, że ten punkt, stan nasycenia, to moment, w którym może powstawać mgła, mogą powstawać chmury, może dojść do opadów. My najczęściej punkt Rosy oczywiście łączymy z powstawaniem rosy, z tym, że gdy ta temperatura na przykład w czasie dnia jest wysoka, gdy dojdzie do tego, że w tym powietrzu tych cząsteczek wody znajduje się dosyć dużo, ale wraz z spadkiem temperatury na przykład w nocy i rano, no ta temperatura spada, dochodzi do nasycenia się tego powietrza i te cząstki wody ulegają skropleniu najczęściej na powierzchniach. Tutaj głównie dochodzi do tego na roślinach, ale nie tylko. Bardzo łatwo to również zaobserwować na podstawie przedmiotów, które posiadają temperaturę poniżej tego punktu Rosy, poniżej tej temperatury punktu Rosy. Na przykład mamy butelkę, puszkę jakiegoś napoju, który mamy w lodówce i gdy go wyciągniemy, bardzo często dochodzi do tego, że na jego powierzchni zaczynają pojawiać się krople, ta powierzchnia staje się mokra. I właśnie wynika to z tego punktu Rosy, ponieważ temperatura tego obiektu, dajmy na to tej puszki, tej butelki, którą wyciągnęliśmy na przykład z lodówki, zamrażarki, jest poniżej tego punktu, poniżej tej temperatury punktu Rosy. I to powietrze, które otacza ten obiekt, tą puszkę, butelkę, gdy dochodzi do jego kontaktu z powierzchnią tego obiektu, to wówczas ta para wodna się skrapla. Dochodzi do skraplania się tej pary wodnej znajdującej się w powietrzu z obiektem, którego temperatura jest poniżej punktu Rosy. I właśnie w ten sposób to wygląda. To jest taka temperatura, poniżej której ta para wodna znajdująca się w powietrzu zaczyna ulegać skropleniu. W tym momencie sekunda przerwy. Zaproszę Was do zasubskrybowania, do ocenienia, do skomentowania, do pokazania znajomym. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Linki są w opisie. Pamiętajcie, że takie rzeczy, które wydają nam się czymś takim banalnym, jak na przykład punkt Rosy, dotyczą nas w sposób bezpośredni, ponieważ punkt Rosy to również coś, co wpływa w bardzo ważny sposób na nasze postrzeganie pogody i gdy ten punkt Rosy jest nie na takim poziomie jak trzeba, to możemy po prostu odczuwać również to w ten sposób, że jest parno, że jest duszno, że jest zbyt wilgotno, o czym warto pamiętać. Ale kontynuujmy z lepszego mikrofonu. I to jest bardzo ważny parametr. I tu nie chodzi tylko o to, że wiemy, w jakiej temperaturze dojdzie na przykład do powstania rosy. Ale jest to bardzo ważny element, jeśli chodzi o na przykład powstawanie chmur, o meteorologię, ponieważ dzięki tej temperaturze punktu Rosy wiemy na przykład, na jakiej wysokości zaczynają tworzyć się chmury, co jest szczególnie ważne na przykład dla tych, którzy latają szybowcami czy też paralotniami, ponieważ powyżej pewnej wysokości, powyżej pewnej temperatury i ciśnienia, pamiętajmy, że tutaj na punkt Rosy ma wpływ nie tylko temperatura, ale też ciśnienie.
i to też jest bardzo ważna kwestia, chociaż dla nas, dla ludzi, którzy żyją raczej w takich zwykłych, normalnych warunkach, nie takich bardziej ekstremalnych, to nie ma tak dużego znaczenia, ale na przykład dla szybowców jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki znajomości tego parametru temperatury punktu Rosy można na przykład wywnioskować, gdzie będą znajdowały się podstawy chmur. I to też jest niesamowicie ważna sprawa. Więc jeszcze raz, jest to temperatura, poniżej której dochodzi do skraplania się pary wodnej znajdującej się w powietrzu, która może osadzać się na przedmiotach, która może powodować, że dochodzi do powstawania chmur, opadów. I tu nie chodzi tylko o temperaturę. Pamiętajmy, że w tej mieszaninie gazów, jaką jest powietrze, ciśnienie również jest bardzo ważne. I pamiętajmy, co równie ważne, że to nie chodzi tylko o to powietrze, które nas otacza. Również inne mieszaniny gazów, w których znajduje się na przykład para wodna, ogólnie cząsteczki wody, tam również ten punkt Rosy jest możliwy do wyznaczenia. Po prostu możemy go wyznaczyć. I to nie tylko to powietrze, które nas otacza, jest tutaj tym elementem, który powinien nas interesować. No to znaczy nas tylko to, ale innych również mogą inne mieszaniny gazów interesować. Więc gdy zaobserwujemy Rosę na powierzchni na przykład naszego trawnika, na powierzchni ziemi, na naszym samochodzie, albo też wyciągniemy puszkę, butelkę na przykład z zamrażarki, z lodówki i zobaczymy, że na niej zaczynają pojawiać się kropelki, zaczyna na niej pojawiać się woda, to właśnie oznacza, że ta temperatura, czy to tego obiektu, czy też tego powietrza, osiągnęła punkt poniżej punktu Rosy. I doszło do rozpoczęcia się skraplania, przejścia ze stanu gazowego w stan ciekły tej pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Mam nadzieję, że to w odpowiednio jasny sposób wytłumaczyłem.